Wigilia już w nadchodzącą niedzielę. Trwa ostatnia prosta w przygotowaniach do świąt. Zakupy, porządki, gotowanie. Przygotowania do metropolitalnej Wigilii rozpoczęły się też w Ministerstwie Samotności. Lokalne bistro zamienia się w główne centrum dowodzenia, do którego wciąż mogą zgłaszać się wolontariusze. Każdy może się zaangażować, choćby poprzez przyłączenie się do zbiórki słodyczy. Karolina Komada. Gonitwa, szukanie prezentów czy kupowanie jedzenia. Tak wyglądają te ostatnie dni przed Wigilią, choć mimo świątecznej gorączki mieszkańcy metropolii nie zapominają o czymś ważniejszym. Należy pamiętać o tym, żeby spędzać czas z bliskimi, żeby wspólnie cieszyć się przy wigilijnym stole. Przede wszystkim o tym, że to taki rodzinny czas i w tym biegu, jaki teraz mamy, żeby pamiętać po prostu o tych najbliższych. Zawsze jest jedno wolne miejsce, jeżeli by ktokolwiek przyszedł, to dla niego już jest przygotowane. A takie wolne miejsca, bo aż 2000 będzie przygotowanych na metropolitalnej Wigilii dla samotnych. I choć do Wigilii zostało kilka dni, ostatnie przygotowania do wydarzenia już rozpoczęła Fundacja Wolne Miejsce. Dzisiaj poniedziałek, Wigilia w niedzielę, ale u nas już praca w re. Zabezpieczania bistro socjalnego w naszym społecznym Ministerstwie do Spraw Samotności. Wolontariusze salę jadalną, że tak powiem konsumpcyjną, przerabiają na taką salę produkcyjną. W kuchni też staramy się zrobić jak najwięcej miejsca dla wolontariuszy i generalnie całe ministerstwo przerobić na ten tydzień w największą kuchnię w Polsce, w której będzie gotowanych aż 5 tysięcy posiłków wigilijnych. W organizowanie Wigilii przyłączyły się też różne firmy. Jedną z nich jest Fundacja TVS, która dostarczy opłatki. Czas świąteczny jest szczególnym czasem, bo wtedy najchętniej pomagamy. My jako Fundacja TVS pomagamy potrzebującym przez cały rok, ale w tym roku właśnie teraz postanowiliśmy włączyć się w tę akcję, przekazując 2000 opłatków. Myślę, że to jest taki gest bardzo właśnie świąteczny i bardzo potrzebny. Opłatki są takim symbolem świąt. Tym symbolem świąt jest też pomoc. Każdy może zaangażować się przy organizowaniu metropolitalnej Wigilii dla samotnych. Oprócz gotowania i przygotowań w kuchni, wolontariusze będą potrzebni dzień przed Wigilią. Będziemy nakrywać stoły, będziemy dekorować sale, będziemy dekorować sceny, będą różnego rodzaju próby teatralne, próby muzyków. Także od soboty w Międzynarodowym Centrum Kongresowym również zapraszamy, jeżeli ktoś ma wolny czas, zapraszamy do MCK-u do pomocy. Chętni mogą też dołączyć się do zbiórki słodyczy. Te będą dodawane do drobnych upominków dla osób uczestniczących w Wigilii.